To ile dziadek już nie pali? O, już, no to trzeci rok. Trzeci rok. Po operacji, jak mi płucą wysunęli, jeden płat płuca. Mieli kawałek, ale w końcu usunęli jeden. I ja tylko poszedłem na kontrol, a mnie od razu lekarz, wasz pan, skierowali do szpitala. Poszedł do szpitala, on mówi, nie ma papierosa. Bo się poczuł od razu. No tak, bo weszłem na ostry dyżur, a on papiery daje od lekarza, to swojego, a on się patrzy tak na mnie. Pan pozwoli, to się rozbiera się pan. Wyjmij pan te pety wszystkie. No i o podłogę i rozdeptał. Nie wolno panu palić. Już w tej chwili. Wszystko pognił, że nie ma. Od dnia dzisiejszego pan nie palący. Ja paliłem 60-80 dziennie. Ja teraz już tyle czasu, ale jak przychodzę, to nachodzi takie. No nachodzi, tak. Żeby się złamać. Ale już posprzedawałem, powyrzucałem papierosy, nie ma nic. A tak przychodzę, to nieraz to sąsiedzi to widzą tutaj. To zapalę sobie. Dobra. To ile dziadek palił w sumie lat? 54 lata. Chłopie nie pali. Jarania, dzień w dzień, 80 petów. Aj, człowieka. A teraz wracie wszystko, patrzę się. Teraz się po schodzu. Ojciec, Małgośka, Robert, se przyniosła tutaj. Dziadek chodzi. Z pieprza. Se wychodzę do drugiego pokoju. Tam mam telewizor, sobie włączam. Ale jednak cholera to człowieka ciągnie. No i ciągnie, człowieku, jak to ciągnie. I mówię ci, nie zaczynaj spaleniu. Ile to ludzi umiera na to. Jak na Polskiej leżałem prawie 2 miesiące. 3-4 trupy na całej sali, co nic. Zaczyna oddzielę. 3-4 trupy wywodzili rano. A wiesz co, jak zobaczyłeś tak, trzęsłem ze strachu, to ze strachu, jak Boga kocham. I to można. No i ciągnie, no, ale to ciągnie, ale można, bo można. Ze strachu. Ale co zrobisz, no takie życie, kochani. No jedźcie, póki ciepło. No.